jest pierwsza rybka z barduty w tym roku. Minęła lekko ponad dobę. Pojechała wędka, gdzie było najwięcej rybek zgrupowanych. Ta sama miejscówka co w zeszłym roku. Prawa strona wyspy. Ryby tam były ewidentnie zgrupowane. Pierwsza doba nic i teraz jest drugi wieczór i piękne branie. Dosyć ciężki hol, bo ryba była w liliach. Potem wyszła z lilii i poszła pod wyspę. No ale była tak wpięta, że mieliśmy problem ją wypiąć. Także nie była do spięcia. Znowu pojedynczy pop-up. Ja tutaj tak lubię łowić, bo tu jest bardzo dużo mułu. Rybka powyżej dyszki. Muszę wywieźć. No i tyle. Trochę humorystycznie powiem, że to nie jest pierwsza ryba z barduty. No bo mamy 4 liny i 2 szczupaki. Także jest to piąta ryba, ale pierwszy karp. No, dokładnie. Ale ładnie, fajnie, bo golec. No tutaj jednak tych poluskich jest więcej. Raczej. No. I pięknie. No bo do szybkiego zobaczymy. Właśnie jesteśmy po drugiej nocy nad jeziorem Barduta. Ta druga noc okazała się dużo ciekawsza. Dała nam kilka fajnych brań, chyba 5. Z czego 2 ryby tylko pojawiły się na macie. Jedną już wam pokazaliśmy, to był wstęp filmu. Teraz mam drugą w slingu, bo dosłownie 10 minut temu ją wyholowałem. Chciałem wywieźć zestaw na spokojnie. Rybka czeka w slingu i zaraz ją właśnie wam pokażemy. Bartek jeszcze dosypia nockę, bo no, troszeczkę się podziało. Ja miałem 4 brania, Bartek 1, czyli 5. I niestety, ale 2 rybki tylko wyjechały na brzeg. Każda ta stracona to był jakiś taki mały, delikatny pech i niedociągnięcie z naszej strony, bo akurat jedna, po którą wypłynąłem, była wbita w lilię, już jej nie było, więc to akurat nie nasza wina. Kolejną straciłem na własne życzenie, bo nie mogłem się wbić miękkim podbierakiem, a mamy ze sobą sztywny w lilię i niestety po którymś razie, jak ryba się spłoszyła, niewielka, bo tak około 10 kg, ale stracona. Bartek miał spod wyspy, no to weszła mu pod wyspę, później ją wyholował z wyspy, ale mówił, że nie chciał jej dać, żeby z powrotem tam weszła i niestety też stracona. Także no barduta nie jest to jakieś takie super proste łowisko. Ryb tu jest dosyć sporo, te brania można tutaj zrobić, miejscówki też są takie w miarę czytelne, ale niestety te ryby tutaj doskonale znają te swoje kryjówki i też to świetnie wykorzystują. Także my jesteśmy po tej drugiej nocy i naprawdę już jest troszeczkę tak bardziej, że tak powiem, milej i też jakoś mamy te humory trochę lepsze, bo po tej pierwszej było tak trochę smutno, bo i nie dość, że ryby nie brały, to w rodzinie też mały wypadek był, tak, że takie te humory były niekoniecznie. Także pokazuję wam rybkę, którą udało mi się wyholować. Niestety jeden z mniejszych pewnie ze stada, ale takie wam będę musiał pokazywać, bo praktycznie pewnie większość będzie działała się w nocy, a te nocne to wiecie jak to jest. Albo się je wypuszcza z podbieraka, bo nie chce się wracać, albo po prostu nie są jakieś też takie, że tak powiem, no wiadomo, że lepiej pokazać cokolwiek, ale też nie będę wam pływał z takimi piątkami, siódemkami, bo bez przesady, nie musicie uwierzyć na słowo, że te brania są i że rybki wpadają. Chciałbym też dodać, że wczoraj Rafał Wózek pobił swój rekord 29800, także gratulujemy, super rybka, może i kiedyś mi taka się uda, mi się taką uda skusić. Rafi wyjeździł, bo miał czucie w tym roku na takiego kabana, trochę pojeździł po takich wodach. No i w końcu udało się. Pełnołuska bestia. Na pewno ją widzieliście na Facebooku, bo pewnie ją wstawił. No i to tyle. Słuchajcie, na Bardutę warto przyjeżdżać. Nawet dla takich małych karpików. Są one specyficzne tutaj, bo to jest taka torfowa woda. One są ciemne. Często takie właśnie smukłe. Wiadomo, że jest pewnie kilka osobników, które mają brzuszek, ale często właśnie są tutaj te rybki takie, że tak powiem,
niezniszczone przez karpiarzy. Bo zniszczone są, wiadomo, pyski i tak dalej, ale często na tych łowiskach te karpie są takie ogromne, to też ma swój urok. Ale tutaj one są takie na pół dzikie. To pewnie też robi presja nad tą wodą. Bo presja tutaj jest taka, że jest jedno stanowisko na całym zbiorniku. No dobra, dwa, ale to jedno jest takie uznawane, że tutaj się siedzi. No, pierwsza rybka była dużo okazalsza, ta jest dużo mniejsza, ale też równie piękna. Nie będę wam przedłużał, później wam pokażę miejsca, gdzie miałem ryby, gdzie miałem brania. Też chciałbym was lekko przeprosić, że te filmy ostatnio są takie, a nie inne. Troszeczkę się pozmieniało, troszeczkę też te chęci opadły do kręcenia. Ale to może taki poboczny odcinek się nakręci, dlaczego to wszystko tak wygląda. Musicie uwierzyć na słowo, że ryby cały czas łowimy. Ja jeżdżę w miarę regularnie, tak jak kiedyś, czyli tam te tygodniówki sobie robię. Rybki są czasami bardziej chętne do brania, czasami mniej. Tato również jeździ, właśnie chyba dzwoni, bo tak dzwonimy zawsze o tej porze, bo to jest gdzieś 9:00. Zawsze kawę pijemy i tak koło tej 9:00 często są brania. No dobra, nie będę wam przedłużał, karpika też nie chcę męczyć. Bartek jeszcze śpi po nocy. W ogóle strasznie zimne noce się zrobiły, jest już sierpień. Jeszcze kilka fajnych zasiadek przed nami, także mam nadzieję, że jeszcze jakieś filmy powstaną. Wy jesteście prawdopodobnie po dwóch materiałach. Dobra, później wam coś więcej opowiem. Też mi się trochę tak dziwnie mówi do tego aparatu, bo już tak dawno tego nie robiłem, że trochę wyszedłem z wprawy. Jak widać, pogodę mamy istnie upalną. Ryby strasznie pochowały się w trzcinach i każde takie miejsce na barducie, które posiada trochę trzcin, trzyma ryby. One jakby po prostu, nie wiem, tam szukały cienia. No lilie też godają, ale niestety w tych liliach tych ryb nie ma tyle co w trzcinach. Tutaj my jesteśmy akurat w takim miejscu, tu jest wypływ rzeczki, tutaj. Z zimną wodą bardzo. Z zimną wodą. A za trzcinami jest nasze stanowisko, także lekko będzie trzeba się złamać. Nie mieliśmy tutaj wędki wczoraj, ale dziś, ale taki był plan, że właśnie wczoraj tutaj podsypaliśmy, widzieliśmy ryby. O, nawet się... Nawet tutaj coś, chyba jakieś bąble idą. Wczoraj tutaj sypnęliśmy, zestawu nie było. No ale nie było brania tutaj z prawej strony, więc postanowiliśmy, że na dziś... O, trzcinki tam, o, się ruszają, no pewnie... W kamerze tego nie zobaczycie. Ale dzisiaj tutaj na pewno zestaw idzie. Lekka zmiana też przy polu. Ja mam brania na te popa... O, widzicie bąble? To nie widzicie bąble. O, tu gdzie Bartek sypie właśnie. Wczoraj sypaliśmy. Lekka zmiana przy polu. Trochę bardziej podniesiony zestaw. Bo tego mułu tu jest bardzo dużo. Zanętowo jak zwykle, lasy, tym razem 18 krab truskawka, jak zwykle w miarę szeroko, my nie lubimy punktowego nęcania. No, trochę wcinki, tutaj tu macie taką kępę i pod tą kępę normalnie karp może wpłynąć, więc one też się czasami, o tam jakieś trzciny się ruszają, one sobie lubią wpływać pod spód. No, wygląda to jeszcze tak, że mamy też trochę tygrysa. Takiego mocno gęstego. Mocno gęstego od cukru, wiadomo. Znacie temat. Pokażesz, Bartek, jeszcze przypon, co? Nowy przypon. Długi przypon? Wiecie, nowy. Może nie nowy, ale nowy, nowo zrobiony. Długi. Długi przypon, miękka plecionka na początku i końcówka mamy tutaj. Krętlik z dodatkowym oczkiem, żeby był dodatkowy przegub i krótki sztywniaczek na dirigu. Kulka tutaj akurat idzie taka mocno przyprawowa. Pozdrowienia dla seniora. Tak, ciężarek dosyć spory, żeby dostało w miejsce, bo tu jest dużo mułu. Też bez przesady, nie? Bo to jest taka, nie wiem, 140 maksymalnie. Tak. No i pokażemy wam, jak tutaj Bartek położy zestaw. Delikatnie, tu jest jakiś 1,20 m wody, metr.
pewnie nie więcej, nie mniej. No i pięknie. Strzałówka oczywiście, bo karp pewnie po braniu wyląduje tam pod tą wyspą albo pod ścinami. Na pewno będzie zabawa. Tak. I tutaj wczoraj jak pływaliśmy, to było bardzo dużo ryb właśnie w tych ścinach wklejonych. A rzeczka wypływa tutaj. I to jest rzeczka, która ma dosłownie tam, nie wiem, 5 stopni wody. Teraz trochę się przebił przez cylindrę, musimy. Wczoraj byłem na takim dłuższym spacerze i to są dwie takie rzeczki, które gdzieś tam z góry wypływają, mają źródło. Świetna sprawa. Haibo daje w każdych warunkach radę i na balatonie, i w lidiach na barducie, także jest gitarka. Także zestaw był tam lekko za trzcinami, a my jesteśmy tutaj, także jest bardzo blisko. O, trzeba się schylić. I zaraz płyniemy z drugim. O, jeszcze nawet przyjaciela nagramy. Przyleciał do nas gołąbek, który nie chce odlecieć od nas. No, już go napoiliśmy, daliśmy mu jedzenia trochę. Zaraz płyniemy z kolejnym zestawem. Tą miejscówkę pewnie kojarzycie, jak w zeszłym roku tutaj. I sam, i z ulą walczyłem. Z ulą walka toczyła się tam. A sam toczyłem walkę tutaj z takim korzeniem. Także tu się działo, ale rybki tutaj świetnie wyjeżdżały. Póki co nie mieliśmy tutaj karpia. Dwa liny. Ale też, no mówię, no barduta jest taka dosyć specyficzna. Bartek zmienił przypony. Z tych takich, co na co dzień łowi i łowimy, że tak powiem. Ja wystartowałem z tych przyponów, na które tutaj łowiłem w zeszłym roku. Czyli wyżej podniesione popki. Niestety one się kończą często tak, że te liny siadają, no ale prezentacja tego przyponu na pewno jest lepsza niż takie leżaki. Dzisiaj mieliśmy nawet krótką dyskusję. Tak. I po sprawdzeniu przyponów niestety pół na pół wyszło. Pół na pół. Bardziej na Sebastiana, także. Także tak. Przyznaję mu rację. Łamany. Łamany na miękkim. O, delikatnie położony tutaj akurat kamcor. Kamień, bardzo dobra sprawa w ogóle na takie muliste rzeczy. I tu na rogu zestawik leci. Tu jest taka zatoczka, one tam mogą sobie wpływać pod tą wyspę. I to też jest wyspa, tutaj te ryby mogą też przepływać, tak jak już Seba mówił, także mega ciekawa miejscówka. Ryby się nie pokazują, ale to, że one tu są, to jestem pewien. Bo w zeszłym roku to tutaj było, to było chyba jedno z lepszych miejsc. Także tak wiecie, no. Barduta generalnie lepsza strona prawa. Tak Bartek wystartował, bo chciałem, żeby tu złowił rybkę, ale niestety na razie... Dwa liny, jeden stracony karp. Tak. Ale dzisiejsza nocka już myślę, że będzie bardziej owocna. Też mały błąd popełniłem w nocy, bo miałem rybę pod wyspą. Już ją holowałem praktycznie w rękach za żyłkę i ryba mi się szarpnęła dwa razy i no, nie zdążyłem poluzować ledkora, żeby dostała luz. No i niestety mi się spięła, no ale no niestety jak mamy to na rękach, jakby nie na wędce, nie ma tej amortyzacji. No i niestety jeden błąd i po rybce. No jakby dobrze był zapięty, to by się zostało, ale to wiecie, tego nie wiem. No i tutaj naszym korytarzykiem wpływamy w nasze piękne miejsce. Jestem teraz później tutaj niż w zeszłym roku. W zeszłym roku byłem w czerwcu, dosłownie chwilkę po tarle. Ryby troszeczkę inaczej się zachowywały niż teraz. No ale tam te podstawy się sprawdzają, więc myślę, że... Mieliśmy na razie 4 brania. Nie, więcej. 5. 5 brań, no i niestety tylko 2 wyjęte. Słaba średnia jak na nas. Słaba średnia jak na nas, ale myślę, że... Poprawimy się. Frycowe zapłacone, teraz działamy. Gołąbek siedzi cały czas. Pokażemy wam, jak wygląda przypon na barducie. Dlatego też postanowiliśmy zmienić to wszystko na popki. Tu był łowtersik, wiecie, niby wszystko dobrze, ale
taki syf jest na dnie i niestety, ale jak ryby nie żerują, to sobie chyba z tym nie radzą, bo ewidentnie widać, że wyżej podniesione przynęty lepiej działają. Co prawda jedno branie było, ale tutaj u tak. Seby cztery, także jasny sygnał, że trzeba coś zmienić. Tam jak widzicie takie dwie, tam jest tablica i pomiędzy tymi tablicami jest wypływ. A nie, przepraszam, bardziej z tej z lewej strony tablicy jest wypływ rzeczki, która wpada u nas, wypada tutaj, więc tutaj jest takie, no, klasyczne karpiowe miejsce. Wszystkie wypływy, wpływy to są ulubione miejsca praktycznie każdej ryby. To niesie ze sobą jedzenie, niesie ze sobą tlen. Dlatego takie miejsce zawsze pamiętajcie, żeby obstawiać. Tutaj było. Mogę pokazać, w tym miejscu dokładnie wczoraj straciłem rybę. Była pod wyspą. Wyciągałem ją dołem i dosłownie przy samym końcu. To tutaj pod całym tym płynie woda, to jest wyspa, nie? I one tam od razu... Tu jest pod nami 2 metry i pod tą wyspą też jest 2 metry i te wszystkie ryby walą pod spód. I teraz tak jak widzicie, na przykład takie większe drzewka, tam jedno i to kolejne, to one mają często korzenie, które przebijają się przez wyspę i te karpie jak płyną pod wyspę, to często się o to zaczepiają. Ja najlepsze brania mam zawsze z tego miejsca tam, a już chyba wam nie będę pokazywał, bo to było w zeszłym roku. No i mam tam jeszcze takie dwa, jedno jest takie jeszcze z zeszłego roku tam przy naszym brzegu, a drugie jest z drugiej strony wyspy, bo to jest ta główna wyspa. No i te rybki tam wyjeżdżają, ewidentnie się trzymają tych miejsc. Widać, że chyba im za ciepło i nie ma w ogóle spław na otwartej wodzie, nie ma też jakichś takich oznak żerowania także. Tak jak Seba mówił, tutaj takie szuwarowo-bagienne jezioro. Tak, tak, tak. I mało widać, nawet jak słyszymy spławy, to nie do końca je... Tak, no wszędzie gdzie jeździmy na wody, to jak jest spław, to widzimy spław, a tutaj nawet jak jest spław, to go nie ma widać, bo to jest wszystko się dzieje pod, jakby pod tymi wyspami, nie? No dobra. Pokażę, przepłynę wam trochę, czekajcie, bardzo ktoś się uzbroi. Bo my tu kładziemy na takim wyjściu. I tu są takie cycki, że tak powiem. I są takie, widzicie, wgłębienia. O, zobaczcie, tu jest na przykład takie drzewko. Wgłębienie. Tam jest kolejne i one sobie tutaj krążą. No. A my stawiamy tutaj na wyjściu, na takiej prostej, żeby miały tutaj po prostu... Bo ciężko, powiem tak, ciężko na przykład, nie wiem, postawić przy tym drzewie, czy może tutaj przy tym drzewie, no to lepiej postawić na wyjściu. Po prostu mamy z głowy, nie? Branie tutaj było, też myślę, że bankówka, myślę, że ludzie tutaj jeżdżą, potwierdzą w komentarzu. Ja tak raczej starałem się nie słuchać ludzi, którzy tutaj jeżdżą i samemu to wybrać, ale myślę, że pewnie w podobnych miejscach łowimy. No dobra, to tymczasem. Jak nie pójdzie. Nie? Wiążesz mnie? Który sam? Tak, 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 bo mam już... Dobra. Mały lawiraż. Trzeba żyłkę przerzucić. Akurat siedzieliśmy sobie przy altance, bo tam cień, a dzisiaj jest dość duże słońce i piękny odjazd. Cały dzień cisza i pojechało. Karp pewnie jest wkopany w liliach. Do tego też nie ma jakoś tam, nie ma co szaleć. Trzeba po prostu nawijać luz, dopłynąć do ryby i wtedy zacząć dopiero holować. Bo im więcej byśmy się szarpali, tym gorzej. Ryba po prostu wtedy czuje opór. Szarpie łbem i często się spina. Jesteście pod słońcem, więc pewnie będzie ciężko, żebyście coś zobaczyli, ale coś wam tu nagram. Spróbuję chociaż.
Trochę zaskoczenie, że tak pojechał. Myślałem, że jak już to wieczorem dopiero. Zaraz się schowa słońce za drzewa, to może coś więcej zobaczycie. Miejscówka taka między wyspą, brzegiem a liliami. Kurde, nic nie widzę, nie? Tak słońce razi. No, jeszcze z 2 metry się schowamy. No, w końcu. Nie ma rybki, niestety nie ma rybki. Nie jest. Ja już myślałem, że nie ma. Ale pewnie nic wielkiego. Nie widzę jej. W ten sposób. O. No i podebrana. Bez walki. Czasami trochę szczęścia potrzeba w tym wszystkim. O. Proszę bardzo. Kolejny golec. Jak na bardutę to jest to dziwne. No, żeby tak każdy hol wyglądał, to by było pięknie. Już się przestraszyłem, że go nie ma, bo zobaczyłem lider. A branie dosyć długo trwało, więc myślałem, że będzie dużo głębiej. Myślałem, że będzie tam w trzcinkach. A tu proszę. Pan karpik. Zapięty w dolną wargę. Myślę, że jest to dobry prognostyk na nocne brania, jak wziął już tak wcześnie, bo jest tam godzina 18. Wypniemy go tutaj, nie będziemy wracać. Tylko musi się chwilę uspokoić, bo bez walki to wiecie jak jest. Karp nie zdążył powalczyć. No stary, uspokój się. Dobrze, że go nagarnąłem tak. W ten sposób, bo tak to by ta walka trwała jeszcze pewnie dłużej. Karpik wypięty. Miejscówka kozacka. Ściągnę was z głowy i zobaczymy, czy zdołasz to coś nagrać. Słuchajcie, musicie mi wybaczyć. Nie będę z nim wracał, bo to bez sensu. Rybka taka koło dyszki. Pokaż pyszczek. O. Widzę, że ma jakąś starą bliznę tutaj. Może potarle jeszcze. To się jednak długo goi. No jak widzicie, popek po raz kolejny. Pokażę wam, bo ja nie robię często takich okrągłych, tylko robię takie poduszki, my na to z tatą mówimy. O. Zapach krab truskawka. Super jeszcze pachnie. Dobra, słuchajcie, nie będę z nim wracał. Spróbuję go wypuścić tak, żebyście widzieli. Zamontowaliśmy już sztywny podbierak do pontonu. Myślałem, że będę go holował tu, a udało się jak w miarę sprawnie. A zestaw był tu na rogu. Słuchajcie, chyba najbrzydszy pop-up na świecie. Ale ja takie lubię. One nie muszą być okrągłe, one nie muszą być perfekcyjne. Zobaczcie, muszą być dobrze wyważone przede wszystkim. Akurat się utrzymuje na powierzchni. O, patrzcie. Tak ma właśnie tonąć. Powolutku. Tak wygląda zestaw, nie wiem, go tutaj pokażę, tylko pokażę. No. Dobra, pokażę wam, jak kładę ten zestaw. Tu jeszcze, o, żarek mam. Hop, i będzie idealnie.
jak widać. No jest tu ładnie, nie? Nigdy kamera tego nie odda, jak wygląda to na żywo. W żadnym miejscu, bo już nieraz się na tym złapałem. Ale naprawdę musicie wyobrazić sobie, że tutaj jest naprawdę przepiękne. Mam taką mieszankę kulek i orzechów. Już jest zestaw na nockę, więc troszeczkę więcej. W ogóle nie wiem, czy mikrofon zbiera, ale słyszę jakichś ludzi, a to nie jest tutaj normalne. Pewnie jacyś spacerowicze. Dobra. Trochę wyhamujemy. Troszeczkę luzu. Taką jedyneczkę sobie włączamy. I zestawik. O, już leży na dnie. Tu jest płytko. I odpływamy. Nadal mam problem z podniesieniem wagi karpi na barducie, ale skuteczność się zwiększyła. Dzisiaj miałem od wieczora 3 brania, 3 rybki wyjęte. Myślę, że jest to głównie zasługą podbieraka sztywnego. Tego nagrałem wam branie, ale niestety bateria w GoPro padła. I hol wam nie pokazałem, ale naprawdę było co robić. Zaplątał się w kilka fajnych lili, grążeli. Także fajna rybka. Już któraś z kolei. No ciekawe, czy uda nam się złowić coś większego. Bartek w nocy miał 2 brania. Niestety 2 ryby spięte. Na razie pech go prześladuje. Ja nadal próbuję łowić na popapy. Może dzisiaj jedną wędkę zmienię na coś większego. Pewnie to nic nie zmieni, bo one na pewno będą wciągać takie kuleczki dużo, dużo większe. No i pięknie. Słuchajcie, jeśli na bardutę, to sztywny podbierak. Prawdopodobnie ostatni wieczór na barducie. Będziemy musieli się zwinąć szybciej. 2 doby wcześniej niż mieliśmy. I właśnie wieczorkiem było branko. I tak się zastanawiamy, czy to czasami nie lin. Wygląda na to, że chyba lin. Chyba lin. A już wskoczyłem, bo akurat miałem włożoną kamerę, tę baterię do kamery. O, jak piękny linek. Piękny, zdrowy. Tak. Na federa jakby cieszył. Trabaska nawet podbiera. Waleczne są kolejne takie. O! No to nie pokażemy go wam. Pokaż, na co wziął. No. Łowca linów. Trzeci już. Słuchajcie, musimy zakończyć zasiadkę o 2 doby wcześniej. Jutro mam pogrzeb, także muszę zawijać do domu. Coś żeśmy połowili. Materiał taki nie do końca pełny, bo taki szarpany. Też nie było tyle brań, co byśmy mieli nadzieję. Jeszcze trochę spinek, także ta zasiadka. Dobrze, że się udało coś wydłubać, jakieś rybki, brania. To zawsze cieszy. Najładniejsza ryba uciekła z slinga, ale to widzieliście. Oj, skurdzieli. To nie pokażę rybom karpia. Ale był naprawdę ładny. No. Także
prawdopodobnie trzeba wziąć rewanż za rok, bo na razie to prześladują nas upały, a upały kończą się tym, że po prostu te brania są takie, a nie inne. Także do następnej zasiadki, teraz z Bartkiem prawdopodobnie kolejna na Węgrzech, także na Baileys. Tam mamy nadzieję dosyć takie wysokie na to wszystko. Tutaj zobaczymy. Trzeba jeszcze co do tej zasiadki, to na pewno super miejsce, żeby odpocząć. Byliśmy sami na całej wodzie, także tutaj naprawdę te akumulatory można naładować. Nawet jak te ryby tak super nie dopisują, to i tak myślę, że zasiadka udana, odpoczęliśmy trochę. Dobrze czas spędzony, a to... Pewnie, parę rybek wpadło. To jest też ważne. Tak, dobra. To do następnego. Siemanko. Hej.